Zastanawialiście się kiedyś, co jest lepsze? iOS czy może Android? Liczne spory na temat Androida i iPhone'a prawdopodobnie nigdy nie ustąpią. W związku z tym przeciętny użytkownik Androida spędza co najmniej 18 minut tygodniowo wyjaśniając, dlaczego kupił telefon innego producenta niż Apple. Wielu ludzi uważa, iż właściciele iPhone'ów kupują te gadżety nie żeby przez nie rozmawiać, ale żeby o nich rozmawiać. W końcu głównym celem iPhone'ów jest to, by pokazać, że możesz sobie na nie pozwolić. Mówią, że iPhone to nudne urządzenie, nic nie jest wadliwe, wszystko działa idealnie, system operacyjny iOS jest stabilny i bezpieczny. Ale uniwersalny system operacyjny Android może przynieść Tobie niespodzianki i działać niestabilnie z powodu nieprawidłowych nakładek producenta dla określonych modeli. Jednak ze względu na to, iż iPhone'owy system jest systemem zamkniętym, iOS wiele przydatnych rzeczy, takich jak aplikacje, treści, usługi i sposoby integracji z innymi sieciami są przechowywane poza ekosystemem Apple, który nie dostosowuje się do innych urządzeń. Ale jako fajną cechę Androida można uznać jego otwartość i elastyczność. Na przykład zdjęcia zrobione przy użyciu aplikacji dla systemu Android można łatwo wysłać bezpośrednio do centrum multimedialnego i obejrzeć na telewizorze. Film jest równie łatwy do przesłania do YouTube. Jeśli zdjęcia są robione iPhone'em, najpierw trzeba zgrać je do komputera poprzez iTunesa, a następnie umieścić je na dysku przenośnym. Albo możesz uzupełnić swój SAT o Apple TV. Kilka lat temu iPhone'y nie były tak dobrze rozwinięte jak Androidy, ponieważ pozwalały swoim użytkownikom tylko udostępniać strony za pomocą niewielu aplikacji. Dzisiaj jest to już bardziej rozwinięte, aczkolwiek pamiętajmy, iż Apple celowo spowalnia swoje iPhone'y ze względu na kondycję baterii. W Androidzie znajdziemy asystenta głosowego, który jest aktywowany poprzez zwrot "Cześć Google". Nie jest on szczególnie funkcjonalny, lecz ogłoszono ostatnio, że język polski będzie niebawem dostępny. A inteligentny Siri na iOS może mówić o prawie wszystkim, a funkcjonalność tego pomocnika jest bardzo imponująca. Szkoda tylko, że od tylu lat nie wprowadzili jeszcze języka polskiego. Spójrzmy więc na ceny takich smartfonów. Ceny smartfonów z systemem Android są niższe, nawet w przypadku topowych modeli znanych marek. Wysoki koszt urządzeń Apple jest powodem licznych żartów wyjaśniających, że 80% ceny iPhone'a to opłata za logo firmy. Nawiasem mówiąc, podczas gdy fani iPhone'a chwalą sobie pojemność baterii, długotrwałe działanie bez doładowywania, użytkownicy Androida odpowiadają, że jej gadżet jest dobry, ponieważ możesz pomyśleć, co napisać do swojego byłego kochanka, kiedy twój smartfon się rozładuje i nie będziesz mógł wysłać kolejnej wiadomości, na której później możesz się wstydzić. Jak widzimy, nie ma jeszcze ostatecznego zwycięzcy w tym sporze. A wy jak myślicie, co jest fajniejsze, iOS czy Android? Dzięki za obejrzenie naszego materiału. Dajcie znać w komentarzach, jakiego telefonu wy używacie. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału i zostawienia łapki w górę. Cześć!